Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze South Park The Fracture But Whole. Przed chwilą uzupełniliśmy naszą kartę postaci i naszym kryptonitem są kraboludzie. O, a co tu się dzieje? My musimy teraz iść do ojca Maxiego. A co tu się dzieje? Come out, wherever you are, kiddies. On ich napierdzieć, rzucić w nich czymś, nie wiem. No to tutaj jest. Mogę iść na ulicy? Już ja tędy nie przejdę. O Jezu, jak ja mam tam się dostać? Jak ja mam to zrobić? Jestem tutaj. Nie mogę przejść. Jak mam się dostać do ojca Maxiego? Aha, wiem, pewnie muszę wrócić i iść cały czas tędy, co? No bo nie widzę innej drogi. To są te ziomki. No widzicie, to nie jest takie proste, że sobie po prostu przejdę i elo, nie? A chciałbym, żeby tak było. Zdecydowanie mogłoby tak być, a tak nie jest. No niestety. Ej, a tu nie był... Tu jest ten Medicine and Fried Chicken. Dobra, przecież nie idę tam, uspokój się. Tu jest to. Gdzie tu się szło? Tu chyba, co? No dobra, tu jest ta alejka. Tu na pewno nic nie ma. Hej, nowy, te dziewczyny nie mają litości. Mógłbyś mi jeszcze raz pomóc i zabrać je ode mnie? Hej, złama się, ty i twój komar macie przesrane. Spadaj. O, widzicie? No wiedziałem, że coś tu jeszcze jest. Makaron i coś tu jeszcze widziałem. Promoters needed. Okej. Patrzcie, ile misji mam teraz nagle. Pokaż listy misji. To są te główne, a tu są tak. Znajdź 10 yaoi, pogadaj z panem Adamsem na posterunku policji. Osiągnij mistrzowski poziom we wszystkich tytułach na karcie postaci związanych z rzeźnikiem rodzynek i dowiedz się, kto rysuje samochód Randy'ego. Dobra, damy radę. Ale to z Randy muszę zrobić w nocy, więc tak tego teraz nie zrobię, tak? Czy ja dobrze idę? Chyba dobrze. Tu jest jakaś wiara, oni selfiaka nie chcą sobie ze mną szczelić niestety. No, patrzcie tych głupich szóstoklasistów, nie? Co tam, grasz, ziom? Okej. Chętnie. O Jezu, oni są silni. Co oni zginą? Nie, jeden już leży. Nie. Spadaj, jesteś silniejszy ode mnie na razie. Na razie nie chcę się z tobą bić. Tu ktoś selfiaka? Siema. A chcesz dostać w papę? Tak myślałem. Dobra, ja muszę iść prościutko. Nie ma sprawy. Tutaj w ogóle jest misja z tym ziomkiem, ale ja chcę na razie zrobić główną misję. Czy ja tutaj mogę jakoś dojść? O tego policyjnego czegoś? Może muszę rozwalić ten krzok. Tak jest! Co my tu mamy? Bimber i taśma klejąca. No, fajnie, naprawdę. Tutaj jest kościół, dobra. Tu jest kościół, ja idę do kościoła. Jestem bardzo, bardzo religijną osobą. Quesadilla special, przedmiot do użycia. Swoją drogą, mogę coś skraftić? Boski wzmacniacz, nie mogę. Szkoda. Mógłbym coś pokraftić. Wbijamy do kościoła. Well, hello, new child. I haven't seen you before, but you come at a crucial time. South Park is sliding into moral decline. Someone's stealing our cats. They're TP'ing houses. Okay, maybe it's not full on Armageddon yet, but we do need a hero. Not to make the hard sell, but do you see yourself as a good person? Oczywiście. Well, I can understand the confusion, but there comes a time when we need to choose our path. Will you find Jesus and take the righteous path? Or maybe you'll walk the middle way. Let's not talk about the third alternative. I'm hoping you're part of the solution.
Take the first step, my child, by entering this meditative chamber, which will allow you to confront your deepest fears. Oh. Face your fears, new child. Face your fears. Oh. Czy to będą inni księża? You're dead. Fuck your mom. You afraid of the dark? Snakes? The color blue? Nie. What the hell? Oh, hey. I'm in your imagination. Just a friendly Catholic priest who would like to get to know you a little better. Yeah, that's right. I'm totally in your imagination too. Wydaje mi się, że nie są. Give you a shoulder rub. Ever imagine you'd feel something like this? Let me adjust the lighting in here a bit so we can get some visuals with that. O nie. Pokonaj się. Oh, I guess this one likes it rough. No complaints here. Ci przeciwnicy używają ataków telegrafowych, wskazywanych przez kreskowane kwadraty na planszy, no. Aby ataki telegrafowe wymagają jednej tury do naładowania i są wykonywane w następnej turze przeciwnika. No przecież to już wiem. Czerwone kwadraty wskazują strefę rażenia, to wiem. Weź te ostrzeżenia pod uwagę, ponieważ ataki telegrafowe mogą być naprawdę nieprzyjemne. Tyle to i ja wiem, słuchaj. Ziomek. Nie mogę tego zaatakować, bo to atakuje w ten sposób. Nic nie mogę zrobić tak naprawdę. Someone doesn't do something quick, I'm gonna start tickling kids. Wiem, mogę go przesunąć w sumie. I on powinien. To powinno zadziałać w sumie. I powinien być poza jego atakiem. Oh, I like that. Co? No, no właśnie, o to mi chodziło. Ziomuś. That's gracious. Totally filling me. Skąd on wyjął ten różaniec? Where'd that kid disappear to? Okay. Oh, that priest likes kids a whole lot. You don't want to get caught in his hook. You might really need a towel there. Czy on się biczuje tym? Jeszcze raz go mogę walnąć w sumie. W ten sam sposób. Także spoko. Coś przynajmniej mu robię. Don't you wanna go to heaven with me? Nie. Co on robi? Oh yeah, he is risen all right. No Boże drogi. Teraz cię mogę trochę pocisnąć, ziomek. Tak jest! Nice. Biczowanie znowu? Oh, who wants to hold hands and sing Kumbaya with me? Straszne to jest. What the devil vanished into thin air? Oparzenie. No i po co mu to było? Jestem ciekawy. Ja nie rozumiem tego, nie? Tego ruchu naprawdę nie rozumiem. Użyjemy jeszcze raz tego. On dostanie jakiś damage. Ta nuta, nie? Okej. Okay. Szkoda, że on nie bije tego drugiego. Na razie nie dostaje żadnych obrażeń. Nie wiem dlaczego. Okej, on padł. Zarabiliście. Ziomek, teraz patrz to, nie? Tak jest! Lekkie skupienie i da radę to zrobić. Spank me, daj mi klapsa. Co on robi? All of God's children are deserving of his love, so just hold still. Ziomek, weź ogarnij się, nie? Proszę bardzo, i tak nic nie zrobisz, i tak. Oh my. Don't be shy, there's no reason to hide. Na jakiego chować się? Jestem tu obok, nie widzisz mnie? Jezus, tempaku. Okej. Okay. Pięknie, już to ogarnąłem, zobaczcie. Oh, I guess you wanna do it the hard way. Nie, nie chcę podobrać. Oh, who wants to hold hands and sing Kumbaya? Może ja nie chcę. Oparzenie i leży! Jest! Księża pokonani. Sorry, nawet nie odniosłem żadnych obrażeń. Okej, fajnie. Father Maxi. God damn it! I can't put a child in a dark room for 2 minutes without you bastards showing up. Well, you're definitely going to hell now. Get out of here! That's not what the Queen Spider says. Ja, pamiętacie ten
ten odcinek, ale w ogóle oglądaliście? A rabbi friend gave me this macaroni picture. Mm. In times of trouble and tribulation, use it to call upon the prophet Moses. Good luck on your spiritual journey, my child. Teoretycznie byłem Żydem w poprzedniej wersji, ale nie chciałbym być teraz. Odblokowano Mojżesz, wszechpotężny uzdrowiciel. Zobacz pierwszą umiejętność przywołania. Podczas walki otwórz menu przedmiotów i użyj obrazka z makaronu, by przywołać Mojżesza. Okej. Co to jest? Remember when Morgan Freeman was God? Oh yeah, I remember. Remember when Christians cared about the sick and the poor? Sure, I remember. Co jest po drugiej stronie drzwi? Co my tu mamy? Biblia, która jest złomem według tej gry. Nie żebym coś mówił, ale... zdjęcie z pajęczą królową. Being a Catholic in today's world. Czy inwalidzi idą do nieba, nie? Splashdown Logride. Kneel before Jesus. I co to jest? Hasło do składzików w kościele. O kurde, a jak tam się wchodzi? Tędy? Klęknij przed Jezusem. Oh, nice. Fajnie. Amulet kontemplacji, artefakt. Co tu jeszcze mamy? Tu jest piękny obraz Jezusa. Tutaj jest lubrykant. Don't steal. Czyli totalnie trzeba... Biblia z monogramem, złom. Sunday school. Yaoi! Znalazłem pierwszy yaoi. Jesteś mój, weź i kontynuuj. Ale super. Coś jeszcze tu może być? W sumie zapomniałem, że mogę w ten sposób sprawdzać. Mogę w to strzelić na przykład? Odpiernąć? Dobra. Wychodzimy stąd. Chyba już wszystko stąd zabraliśmy, co mogliśmy. Zarąbiście. Podoba mi się to. O, tu jest jakaś torebka. Biblia i szmatka na kocieszczyny. Czemu ja takie rzeczy muszę naprawdę oglądać i ten... Tutaj zaraz jest szkoła. Pytanie, czy ja mogę do niej przejść po prostu. Aha, czyli muszę ci kupić taco, tak? To jest moja misja. Przepraszam jeszcze raz za tamto nowy, będę na nich... Łe, zapomniałem! Pewnie mogę zrobić z nim sobie selfiaka. Idź do Freeman's Tacos. Ja idę po selfiaka z priestem Maxim. Ziomuś. Chcę selfie. Wiedziałem. Zapomniałem o tym. Typowo, nie? Dobra, ile mamy osób? Bless you, new child. Nie pokazuje mi się. Lider opinii drugiego poziomu. Dobra, 6/10. 6/10, jaka ocena? Ty pewnie nie chcesz. Ja bym chciał ogólnie przejść sobie tędy. Mogę? No caps. O Jezu, co tu się dzieje? Dobra, wbijamy do South Park Elementary. Jakieś spadki. Oh my god, I have so much homework tonight. Oh my god. Sure, I take like 10 selfies a day. Fajnie. Z dupeczką to wiecie, trzeba być zadowolonym. Annie Nelson. Zadzwoń do mnie. Sweet, okay, sure, I'll take a pic. Sweet. Gdzie ty patrzysz, ziomek? Kunstagram. Och, możecie skasować to selfie, chyba że uważacie, że dobrze na nim wyszłam. Wtedy nawet się nie ważcie go kasować, Ashley. Uważacie, że właśnie wstałam z łóżka i tak wyglądam? Naturalna piękność. Typowo. Sexy katolicy, bohater z dupy, życie szopta fota, lubię. Super, nieźle, lol, błogosławiony, szopta w porzo. O, mogę coś wykraftować, zobaczcie.
przedmioty do użycia. Obrazek z makaronu. Wezwij Mojżesza, by uleczyć wszystkich sojuszników. Dobra, to stworzymy. Może będę dzięki temu miał większy poziom zaraz. Jeszcze jednego stworzymy i będę mieć piąty. Zobaczymy ten drugi przedmiot. A, bo to jest artefakt. Swoją drogą, ja mam jakiś nowy artefakt. Ale słabszy, bo ten różaniec dostałem. Ale on jest, ma słabszą moc. No to nie, to zostawimy se. Bet you don't know anything. School's over, kid. Why are you still hanging around? Jeszcze dwie osoby, będę mieć kolejny poziom tego. Siema, zrobimy sobie zdjęcie. Okay, but no screwing z panem around. Adlerem. Well, okay then. O, z nim zrobimy sobie taką minę. Pan Adler. Nieźle, jeszcze tylko jedna osoba. Dobra, ciobądź. Idziemy w głąb szkoły. Idziemy do kanclor. Co mamy w świetniku? Kanapka z robakami. Pycha. Tu jest szafka w ogóle, która jest zablokowana. A tutaj mamy naszego kanclora, czyli understand you want to talk about sex. O płci? Okay, see, I'm highly trained in sex issues. Okay, and you don't have to be afraid. No. Okay, new kid, it's really simple. When you want to talk about your sex, you can start by simply saying, you know, I'm a boy or a girl or other. Nie ma other. Jestem boy or girl. Okay. Dobra, zrobimy mężczyznę. Boy, right, exactly, you got it. Now, new kid, this might get confusing, but listen close, okay? If you were born a boy, that's called being a cisgender boy, okay? Or cis for short. Zaraz ci cis w dupę wsadzę. You might have transitioned into being a boy. You see what I mean? If you were not born a boy, but now identify as one, well, that's called being transgendered, okay? Or trans for short, okay? So, do you identify as being cisgendered or transgendered? Cis, bitch. Okay, can you just hang on a minute? I need to call your parents. Jakiś problem? Just take a second. Jakiś problem? Hello, this is Mr. Mackey, the school counselor. Yes, I have your child here in my office, and well, he's just let me know that he's cisgendered. Jaki that gnojek. Means he identifies with the sex he was assigned at birth. No to chyba dobrze, nie? Oh, you knew that. Okay. Well, no, it's fine. I just wanted to make sure that you knew he had other options. You know, you don't always have to go with the first hand you're dealt. Okay. Jesteś posrany, Maki. Yeah, no, that's great. That's great to know. I think I can really maybe be of help from here on out. Thank you very much. Okay. Bye bye now. Bye. Well, I'm really glad we had this talk. As a cisgendered male myself, I know how hard it is to be out there for a boy who chooses to love someone of the opposite sex. Jaki just remember, jest... love is love, even if you're a guy who happens to like titties. Okay? Just be careful, okay? Because there's a lot of people out there who don't accept you for what you are, and then you're gonna have to deal with them, okay? So, but come see me anytime. Mogę już sobie iść? A masz tu coś, co mogę zabrać? I put in the extra hour staying after school for troubled kids like you. Co? Ja sprawiam jakieś kłopoty? Ja? Excuse me, bitch. Pójdźmy może do kafeterii. Nie, to jest gym. Zobaczmy, co tutaj jest. Plecaki. Widzicie, nie zostawia się kurde plecaków, bo potem was okradają. Puszka dezodorantu Dups. Dobry dezodorant. Plakat z penisami w naturalnych rozmiarach. Jaoi! Nice. Początkujący kolekcjoner Jaoi. Ciekawe, gdzie jeszcze może być Jaoi.
Antidotum. O, dobrze, antidotum mi się przyda. Okej, okay, tutaj grałem w siatę, widzę. Jakieś. Aha, no tak, bo to był Cock Magic, dlatego tam są piórka. No, Cock Magic bardzo ważny. Możemy już wyjść? Potrzebuję jeszcze jednej osoby do selfiaka. Szkoda, że Maki nie chciał ze mną zrobić sobie selfie. This superhero ga- Co się dzieje? Well, well, well. If it ain't a cisgendered boy. A nie, to są redneki. We don't take kindly to your types around here. Ziomki. Let's welcome this thing to our town. Będę musiał z wami walczyć. Są wieśniacy. I'm gonna punch you straight, just like I did Dale that one night in 94. Let's make this quick. Aha. W ogóle jakieś spadki tu mamy, kurde, FPS-ów. Nie wiem, co z tym zrobić, poczekajcie chwilkę. Generalnie nie wiem, co powoduje u mnie ten spadek FPS-ów, aczkolwiek kończymy walkę w tym momencie. Na szczęście nie trafiłem nic, ale moskito jest dobre, bo on się leczy podczas ataku, więc zarobiście. Zwyciężyłem z nimi, nie byli tacy trudni. Trochę hajsu. I trzeci poziom! Trzeci poziom! Okej, okay, odblokowano nowe miejsce na artefakt. Zarąbiście. Zarąbiście. Dobra. Pamiętaj, aby zdobywać kolejne poziomy, aby zawsze mieć pełny arsenał. Dobra, wiem. Teraz tak. Bardzo mnie ciekawi, jakie artefakty mogę sobie tu włożyć. W ogóle ta myszka co tutaj robi, to ja nie wiem. Zobaczmy, co by tutaj włożyć. A, mam drugą taką sondę. Ale to bez... A, czyli jak dam, to mam... O, wow. Mogę w sumie teoretycznie to, nie? To dodaje mi 15% do regeneracji supermocy, a to mi dodaje... To jest lepsze. Ja chcę to. Dobrze, 80 mam mocy. Zarąbiście. Dobra, zobaczmy, co ja mam teraz za zadanie. Idź do Freeman's Tacos. Freeman's Tacos. Pokaż misję. Jak to się... Aha, L1. Oznacz, pokaż misję, gdzie to jest. O Boże, tak daleko. Ja mam tam jakiś fast pass. Czy mam tam jakiś... Mam tutaj, przy chirurgii plastycznej. Mam tutaj, ale generalnie będziemy kończyć już w tym momencie ten odcinek. Polecimy tam i zakończymy odcinek. Siema. Need to get somewhere fast. Szybka podróż do głównej ulicy. Lecimy tam. Dobra, pamiętaj, aby umyć ręce po każdym kontakcie z trąbką komara, chyba że masz już wirusa zachodniego Nilu. Nie mam wirusa zachodniego Nilu, nie będę bawił się na ulicy, a wy proszę zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało, subskrybujcie i piszcie komentarze. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.